Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Płóciennika. Polska fika. Witaj, dzień dobry. Kolejna polska fika. Tym razem Imperium kontratakuje. Imperium kontratakuje po latach. Łączę się z panią profesor Magdaleną Chorodecką. Dzień dobry, pani profesor. Jarosław Płóciennik z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, Magda Chorodecka. Ale mi pan zadał ciekawe zadanie, jakże inspirujące. Bardzo jestem wdzięczna, chociaż to smutna lektura w smutnych okolicznościach historycznych. Ale bardzo dziękuję za to zadanie. O tak bym rozpoczęła naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, że już przeszła pani profesor do sedna. Ja chciałem powiedzieć, że mam kilku studentów w studiu i chciałbym z nimi porozmawiać na temat tego właśnie, jak sprawa dzisiaj wśród tych, którzy badali Imperium Kapuścińskiego, jak sprawa się dzisiaj przedstawia po inwazji na Ukrainę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pani profesor interesowała się przede wszystkim punktem widzenia, perspektywą narracyjną, antropologicznymi aspektami tego, empatią, ironią i tak dalej. Tyle zdążyłem wyczytać, natomiast chciałbym właśnie zapytać, jak to jest dzisiaj w pani perspektywie. Nie chcę zaburzać, broń Boże, pani przemyśleń, natomiast muszę wprowadzić to pytanie. Tak, to jest szerokie pytanie, więc ono też pozwala na tak. Szeroką odpowiedź. I czy od tego pytania zaczniemy? Rozumiem, nie wiem, czy pan jest z gronem studentów tam po drugiej stronie, czy mogę również przywitać i pozdrowić jeszcze tam grono poszukujących odpowiedzi na te pytania. Proszę przejść, proszę przejść do sedna. Dobrze. Tak, dzięki wielkie. Dobrze. Ja może zacznę od wspomnienia, a potem przejdę do, a wspomnienie będzie bardzo miało charakter aktualizujący, a potem przejdę do kilku obserwacji związanych z moją obecną lekturą Imperium wiosną, latem 2022 roku, kiedy toczy się konflikt na Ukrainie i miała miejsce agresja Rosji. A to wspomnienie dotyczy okresu sprzed 15 lat, to 2007-2008 rok. Mamy w Gdańsku, w Uniwersytecie Gdańskim wymianę studencką Gdańsk-Grodno-Stanisławów. Tak. I przyjeżdżają do nas po raz pierwszy i jedyny, bo zazwyczaj te wymiany toczyły się osobno, dwie równolegle, symultanicznie grupy do Gdańska. Grupa studentów z Grodna i grupa studentów ze Stanisławowa. Ja zostaję poproszona o poprowadzenie zajęć, właściwie dowolnych, bo to przecież chodzi głównie o język polski, kontakt z literaturą polską. I jako wtedy świeżo upieczona pani doktor, wpadam na, teraz na to, o tym myślę, dosyć jednak taki stupetem pomyślany pomysł, a mianowicie pomyślałam, że właśnie fragment Imperium z tymi dwoma grupami z jednej sali obecnymi omówię. Wybrałam rozdział Świątynia i Pałac, fragmenty tego reportażu przeczytaliśmy i potem miała się zacząć rozmowa, dyskusja, dialog. Ja nie będę wchodziła w szczegóły, tylko jeden kadr przytoczę z tamtego zdarzenia. Świetnie, że właśnie Świątynia i Pałac, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobry rozdział. Tak, dzięki wielkie. Tak. Mimo, że wydawałoby się, że historia, prawda, ale jednak to ugryzienie imperialnej siły i takiej niszczącej siły jest tu bardzo dobrze oddane przez Kapuścińskiego.
I proszę sobie wyobrazić, to zresztą nie będzie dla nas zaskoczeniem, że te dwie grupy siedzą jakby w dwóch nawach sali. Jedna po lewej, Stanisławo pamiętam, że siedział po prawej przy oknie, a Grodno siedziało po lewej. I Grodno jest w czasie tych zajęć konsekwentnie milczące. Nie mówi żaden student zagadnięty przeze mnie ani słowa, nie podejmuje rozmowy. Natomiast studenci ze Stanisławowa, to, że oni dyskutowali, to mało powiedziane. Oni wstawali dyskutując, oni gestykulowali, oni bardzo emocjonalnie reagowali na ten tekst. I to pokazuje może już właśnie pierwszą odsłonę lektury Kapuścińskiego, także dzisiaj. To znaczy, że ona ma taką siłę, także poprzez jej lekturę, diagnozy nastrojów społecznych, diagnozy, chyba powiedziałabym, takiej skali sparaliżowania przez lęk, o którym to paraliżu pisze sam Kapuściński w tej książce. No i ten paraliż tych studentów z Białorusi był tak bardzo widoczny, a ta wola walki, wola sprzeciwu tych studentów ukraińskich jako w takiej opozycji w kontraście jeszcze szczególnie uderzająca. Tak. Także tym bym chciała rozpocząć, tą świątynią i pałacem, którą tę książkę wciąż możemy czytać, ten reportaż wciąż możemy czytać, no właśnie nie tylko jako właściwe Kapuścińskiemu, przypomnijmy absolwentowi historii, on się w ogóle definiował jako historyk, spojrzenie na okres ostatnich 200 lat w historii regionu i też właśnie takich imperialnych działań władz na tych terenach, który to wątek powraca cały czas w imperium, ale właśnie z taką puentą współczesności, bo przecież ten tekst Świątynia i Pałac rozpoczyna się w ogóle obecnością Kapuścińskiego w tej przestrzeni, gdzie kiedyś stała cerkiew Chrystusa Zbawiciela, a potem były plany zbudowania Pałacu Sowietów z wielkim pomnikiem Lenina, który miał go wieńczyć. Kapuściński tam był zresztą nie raz. Kąpał się, przechadzał się po tym wokół tego basenu, który tam zbudowano, bo tam była świątynia, potem był basen, tak. Nie udało się zbudować Pałacu Sowietów. To jest w ogóle wielka opowieść o takim basen, takiej relacji. W którym kąpały się osiłki. Tak, on to bardzo ironicznie zresztą pokazuje. Także ten tekst właśnie jest tekstem i reporterskim z racji tego, że widzimy Kapuścińskiego w terenie, i tekstem historycznym, bo historia była dla Kapuścińskiego nieodzownym narzędziem rozumienia współczesności. No i właśnie jest ten wątek czegoś, co nazywa Kapuściński też w innym fragmencie Imperium, taką chłodną, mroczną barbarią, która niszczy bezwzględnie i bez opamiętania. I wydaje mi się, że to, co obserwujemy w tej chwili, jest również kolejną odsłoną tego szalonego, potwornego mechanizmu, tej chłodnej, mrocznej, monstrualnej barbarii. Czyli takiego metodycznego, wręcz matematycznego w swoim wymiarze niszczenia, prawda? Bo ta świątynia była po prostu metodycznie niszczona i, no i można powiedzieć, tam nie było przypadku. I rzecz jest konfrontowana też w jakimś sensie z zachodnim sposobem myślenia, no bo jest wprost wspominane, no wyobraźmy sobie Mussoliniego, który rujnuje w podobny sposób Bazylikę Świętego Piotra. Czy Piłsudskiego, który by się zamachnął na Częstochowę, czy jeszcze innego władcę, który by próbował Notre Dame zburzyć. To jest zresztą bardzo, dziękuję, że pan przywołuje ten cytat. Przepraszam, bo to jest bardzo ciekawy fragment Imperium. Taki nawet, co do którego można by sformułować głos krytyczny, ponieważ to zdziwienie Kapuścińskiego, jak możliwa jest bierna, milcząca obserwacja narodu, kiedy niszczona jest ich najświętsza cerkiew, to zdziwienie może zastanawiać, no bo właśnie znając historię regionu i skalę opresji i skalę strachu, które ta opresja wygenerowała, wręcz genetycznie przekazywanego z pokolenia na pokolenie, to były całe pokolenia, które, jak pisze Kapuściński w innym reportażu Workuta zamarznąć w ogniu, były oduczane stawiania pytań, tak? Były oduczane zabierania głosu, więc dlaczego on w jednym reportażu pisze o tym, że to było pokoleniowe, że to było zjawisko społeczne, które było wygenerowane przez lata represji, a tu tak się mocno dziwi temu milczeniu Rosjan, którzy stoją i patrzą, jak rzeczywiście, jak pan powiedział, centymetr po centymetrze
za pomocą ładunków wybuchowych wysadzana jest cerkiew Chrystusa Zbawiciela. Ja nie przepadam za tym fragmentem tego reportażu. Tak jak bardzo cenię sobie tę maestrię deskrypcyjnych analiz i piękna tej świątyni, która jest opisana prawie, że jak w Pieśni nad Pieśniami, Oblubienica, tak, Kościół, przepiękny opis, piękna tej cerkwi, jej majestatu, a potem równie taki w zasadzie kontrastu detaliczny opis jej niszczenia. Genialny tekst pod kątem deskrypcji i właśnie takiej literackości. I potem te kilka powracających zresztą repetycja akapitów, no dlaczego oni milczą? Przypuszczam, że Kapuścińskiego to troszkę poniosła retoryka, tak, i taka chęć obudzenia w czytelniku szerszym niż tylko Polacy. Przecież on, myślę, że zdawał sobie sprawę potem z, nie wiem czy do końca z tego, jak będzie szalona recepcja tej książki, bo wiemy, że w tej chwili mamy już prawie 30 tłumaczeń imperium na języki obce, tak, ale chciał wyraźnie chyba obudzić czytelnika szerszego niż taka polska publiczność i zadał takie retoryczne pytanie, troszkę chyba krzywdząc społeczeństwo rosyjskie. Potem następuje opis głodu na Ukrainie w tym reportażu, więc to też pokazuje znowu tą barbarię i znowu ten strach. No i pozostałe reportaże już wyraziście diagnozują jakby przyczynę tego milczenia Rosjan, które właściwie trwa do dzisiaj i dzisiaj przecież też sobie, tak, zadajemy pytanie, tak, dlaczego tak niewiele Rosjan protestuje. No właśnie, ale czy mogę ten wątek właśnie jakby porównania i w pewnym sensie, no ja, jednak jakościowej zmiany, która teraz się dokonuje, czy dokonała już w Rosji, bo przecież w tej chwili powstają już, czy powstały świątynie od podstaw w środku niczego, które stanowią rodzaj rekonstrukcji historycznej z jednej strony prawosławia, cerkwi, a z drugiej strony jest to muzeum imperium. Chodzi mi generalnie o to, że Putin w istocie restaurował również kościół ortodoksyjny w Rosji i w tej chwili no, cerkiew odpłaca się tym w tym sensie, że błogosławi czołgi, zapowiada ekspansję do Mołdawii, do Polski, na Gotlandię i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, czy tutaj coś jest na rzeczy według pani? Czy ta perspektywa, która jest taką oscylacją pomiędzy orientalizmem i taką miłością jakby do Zachodu. Pani pisała o tym właśnie, że jakby jest ten wątek taki, powołując się zresztą na zachodnich badaczy Kapuścińskiego, że jest ten wątek taki postkolonialny obecny, prawda? Jeśli chodzi o samego Kapuścińskiego, to on nam wiele o tej współczesnej sytuacji nie powie, a ja może też nie chciałabym zabierać głosu w tym momencie jako ekspert. Tak. Mogę tylko właśnie może wywieść jeszcze z tego wspomnianego przez nas reportażu Świątynia i Pałac taką przejmującą ich diagnozę Kapuścińskiego, którą bym nazwała diagnozą długiego trwania. Tak. Przy okazji dodając, że właśnie jego takie diagnozy najbardziej interesowały i być może w tym też tkwi wciąż aktywna siła jego twórczości. Jego nie interesowała bieżączka polityczna. Ja w ogóle w tej chwili, czytając książkę, to się zdziwiłam, że doczytałam się, że jemu zaproponowano rozmowę z Gorbaczowem i on z tego nie skorzystał, bo powiedział, o czym ja miałbym z nim rozmawiać, o polityce nie, to przewiduje, jakie będą odpowiedzi. No tak. Może mógłbym go zapytać, co czyta, jaką sztukę lubi. Mhm. Też bardzo symptomatyczne. Natomiast mówiąc o tych diagnozach długiego trwania i wracając do pana pytania, no Kapuściński pokazał, jak bardzo system polityczny w Rosji, czy też wcześniej w Związku Radzieckim, potrzebuje legitymacji społecznej. Tak. I jak precyzyjnie sięga również po tę legitymację, którą dają struktury świata prawosławnego, tak? To trochę stary chwyt, tylko pod nowym sztandarem, a mianowicie owszem, walczymy z waszymi bogami, ale tak pokażemy nową władzę, żeby ona miała
boską moc, żebym miała boskie światło w sobie. Tak. I tak czytać chyba można te zabiegi Putina związane ze współpracą z cerkwią. To jest kolejny element legitymizacji jego władzy. No rzeczywiście bardzo to przykre, że widzimy taki rodzaj hipokryzji, prawda? Taki rodzaj skłamania tego świata duchowego. No to jest, czy Rosjanie to widzą, jak oni to odbierają, to osobny pewnie temat. Mhm. Tak, tak, ale to jest wręcz taki cynizm, który traktuje wszystkie kwestie właśnie religijności, kultury wysokiej i tak dalej, jako PR. Jeszcze jeden element PR-u, tak? I właśnie to już jakby widać u Kapuścińskiego, zgodzi się pani ze mną, że właśnie ta jakby ponadczasowość, o której pani profesor mówi, może być traktowana jako rodzaj takiej refleksji uogólnionej trochę, no ale to powodowało między innymi, że myśmy, ja pamiętam jeszcze ten moment, kiedy w latach 70. i 80. myśmy czytali cesarza jako alegorię odnoszącą się do współczesnych nam czasów w Polsce. Tak. Ja też wydaje mi się, że to też jest na nowo do przeczytania jako opowieść o tym, co się dzieje w tej chwili na dworze Putina. Tak. I w ogóle mam takie poczucie, kiedy czytałam Imperium, a kiedy też sobie przypominam teraz cesarza, że to są takie książki, które pozwalają nam na jakieś doświadczenie wglądu obszary, w których w tej chwili wglądu zupełnie nie mamy. Tak. To znaczy możemy się domyślać, co się dzieje na dworze Putina, z wybranych fragmentów jego zebrań, które nie wiem, czy pan też ma takie odczucia, ale kiedy się widzi to, co się nawet w sterach propagandowych upowszechnia. Ta słynna noga właśnie, kiedy on rozmawia ze swoim generałem. Tak, tak. To ciarki po plecach chodzą, ale właśnie jeżeli ktoś dobrze zna cesarza, to może sobie wyobrazić, jak precyzyjna to jest siatka hierarchii, wpływów, dostępu do ucha Putina. Tam w cesarzu był to dostęp do ucha Haile Selassiego. Tak. Jak bardzo rozbudowana sieć donosów, właśnie takich kolesiowskich relacji, mafijnych relacji. Także wydaje mi się, że dzisiaj ja tak popatrzyłam sobie ostatnio na tą nową listę lektur do liceum. Tak. Oczywiście cieszę się jako ktoś, kto badał Kapuścińskiego przez lata, że jest Kapuściński na tej liście lektur. Są podróże z Herodotem. Tak. Ale myślę sobie, że my dzisiaj potrzebowalibyśmy choćby na tej liście rozszerzonej właśnie cesarza, by zrozumieć mechanizm władzy. Tak. I tego typu władzy i właśnie imperium, jak najbardziej imperium. Bo przecież tak naprawdę ja mam w ogóle kontakt z Ukraińcami, tutaj też wspieram na różne sposoby możliwe. Rozmawiam z dziećmi z Ukrainy, z nastolatkami nawet mam kontakt. Te dzieci nie wiedzą, skąd ta wojna. Ja na różnych spacerach im rozrysowuję mapę Związku Radzieckiego kijem na drodze zapiaszczonej, żeby w ogóle zrozumieć, co się dzieje. I myślę, że skoro nie rozumieją ci, których ta wojna tak głęboko dotknęła, to czy my tak naprawdę w Polsce dokładnie rozumiemy, co się zdarzyło? Skąd? Ciągle to pytanie powraca, ale dlaczego Ukraina? Ale dlaczego Putin wszedł na Ukrainę? I te dzieci ukraińskie mnie o to pytają i muszę to tłumaczyć swoim dzieciom. Mam wrażenie też, że przydałoby się to wytłumaczyć czasem i studentom. Nie w pełni to rozumiemy, a książka Kapuścińskiego pozwala naprawdę historycznie i socjologicznie zrozumieć przyczynę tego konfliktu. No właśnie, bardzo dziękuję za tę refleksję jakby kończącą pani zdanie ostatnio, bo to jest właśnie coś, co potwierdza moje rozpoznanie, że potrzebne jest kształcenie kompetencji krytyczno-medialnej. I tutaj Kapuściński się świetnie do tego nadaje, z tego względu, że jest jednocześnie i reporterem, i literatem, i historykiem. A zatem jakby jego interesuje prawda, ale jednocześnie przecież forma, w której funkcjonuje, między innymi w Imperium, to nie jest opisywanie historii, tylko to jest jednak literatura, prawda? To znaczy, to jest punkt widzenia, taki narracja literacka. Jeśli mogę podjąć ten wątek, to tutaj też bym widziała taką ciekawą aktualność tego pisarstwa z perspektywy właśnie współczesnych mediów, bo przecież
Kapuściński zresztą tak. zdążył się na ten temat wypowiedzieć, bo końcówka jego życia przypadła na czasy bardzo prężnego rozwoju internetu, więc on w takim zbiorze, który został przetłumaczony na język polski, bo to był zbiór, który powstał na bazie warsztatów z młodzieżą, to nie jest zawód dla cyników. Tam są znakomite pasusy na temat tego, czym jest fake news, czym jest siła i groźba internetu we współczesnym komunikowaniu medialnym. Więc on nam to jeszcze zdążył zdiagnozować, co jest fenomenalne z perspektywy jego czasu aktywności dziennikarskiej, który przypadł na inne, bardziej bezpośrednie metody poznawania i weryfikowania informacji. Teraz nie mówimy o imperium. Teraz nie mówimy o imperium. Mówimy też o imperium, dlatego że ta dygresja, to nie jest zawód dla cyników, prowadzi mnie na powrót do imperium. Tak. Ponieważ kiedy śledzimy współczesne relacje z Ukrainy, do tego bym chciała nawiązać, też powinniśmy sobie zadawać pytanie, jakie kryteria przyłożyć do oceny wiarygodności tych informacji, które otrzymujemy. Tak. I wydaje mi się, że te kryteria możemy zaczerpnąć też od Kapuścińskiego. Chciałabym tu podać pewien przykład współczesnego dziennikarza, który wydaje mi się, że posługuje się tą metodą, którą Kapuściński wypracował. Także to jest metoda bardzo aktualna, ona nie jest metodą historyczną. Tak. Tym dziennikarzem jest Marcin Wyrwał, to jest reporter Onetu, który jest autorem w ogóle wcześniejszych publikacji na temat Ukrainy, czyli ma już taką ekspercką wiedzę o regionie i patrzy na ten region historycznie. On między innymi bezpośrednio relacjonował naocznie pomarańczową rewolucję, a w tej chwili właśnie wielokrotnie powraca na Ukrainę. W wielokrotności powtórzeń jest też i powrotów jest nasza metoda Kapuścińskiego. Kiedy czytamy jego reportaż o Ukrainie, to mówi o tym na przykład, że w Kijowie był kilka razy, że w Doniecku zdaje się był też kilka razy, w Lwowie na pewno też kilka. Więc to był krótki okres, on zbierał materiały Kapuściński w latach 89-91, a mimo tego, że odjeździł całe imperium, północ, południe, wschód, zachód, aż po Workutę, miał jeszcze czas, żeby do kilku miejsc wracać nie raz, nie dwa, więc to jest niesamowite. Podobnie robi w tej chwili Marcin Wyrwał też wielokrotne powroty, wielokrotne studia w przestrzeni jakby krótkiego czasu i długiego czasu. Dwa, korzystanie z bezpośrednich kontaktów, nie tylko z internetu, ale właśnie rozmowy z ludźmi na ulicy, rozmowy z żołnierzami, rozmowy z politykami. Tak. To jest też metoda Kapuścińskiego, połączenie, taka trochę perypatetycka metoda, połączenie studiów eksperckich, bo on przecież znakomicie był przygotowany, bibliografia do imperium, to jest kilkaset pozycji, z pracą w terenie, czyli czymś, co nazwalibyśmy metodą antropologa, z kontaktem z ludźmi. Tak. I on, Kapuściński, był gotów i gadać z kobietami, które bodaj chyba właśnie w Kijowie sprzedawały racice na rynku i pytać je, do czego mogą się sprzedać sprzedawane racice. I rozmawiać z profesorami, i rozmawiać z pisarzami, i z artystami, z dyrektorami muzeów. On to był człowiek metodą jego była rozmowa indywidualna, którą potem podnosił do rangi pewnej syntezy, pewnego też takiego socjologicznego widzenia. I kiedy czytam Wyrwała, to też widzę przede wszystkim tą, czy słucham, bo on też ma takie relacje wideo, ale przede wszystkim widzę u niego krytycyzm wobec internetowych źródeł, tak? I to zarówno tych, które wiemy, że są skażone propagandą rosyjską, i zarówno krytycyzm wobec ukraińskich, bo on też rozumie, że Ukraina no chciałaby wygrać tę wojnę, chciałaby dodać ducha swojemu walczącemu narodowi i no należy też brać na to poprawkę, kiedy czytamy te źródła. Bardzo mocna metoda bazująca na przemieszczaniu się w przestrzeni, na kontakcie z ludźmi. Także tutaj widzę taką ciekawą analogię tego, wydawałoby się dawnego dziennikarstwa bazującego na bezpośredniości Kapuścińskiego, i powrotu do tej bezpośredniości w epoce fake newsu. No, bardzo, bardzo ciekawa właśnie ta refleksja ostatnia, bo z jednej strony oczywiście to jest klasyczna już antropologia, badanie terenowe, prawda, i w jakimś sensie wcielenie się niemal w bohatera, z którym się rozmawia. To jest rodzaj takiej empatii, no wręcz zeliga, ale w jakimś sensie potem jest to wykorzystywane z no, taką metodycznością już matematyczną, prawda? Reportera, który pisze jednak po coś i jest to rzecz
niesamowicie ważna, że tutaj ta wiarygodność historii, którą się opowiada, jest na pierwszym planie. Wielkie dzięki, naprawdę. No, czy jeszcze jest coś, co jeszcze chciałaby pani profesor dodać na zakończenie? Może byłoby ważne nazwanie takiego intrygującego napięcia, które wydaje mi się również bardzo współczesne, w ocenie Rosjan. W ocenie tak. Rosjan. I to napięcie widziałabym, które jest też w nas, napięcie pomiędzy jakąś niezgodą, jakimś oburzeniem, właśnie negatywną, wręcz taką ryzykującą stereotypizację, oceną właśnie bierności tego narodu, takiej właśnie takiego przyzwolenia na tę agresję, na takiego szalonego poparcia dla Putina, więc to powiedziałabym po jednej stronie, ten biegun takiego w ogóle naszego antyrosyjskiego pokuszenia, tak, które będzie w nas i będzie narastało. Wręcz mowy nienawiści, nie? No bo to... Wręcz mowy nienawiści, tak. I też podkreślmy, że ona, jakby te myśli, te obrazy, te stereotypy będą miały swoją taką bazę empiryczną. Natomiast mówiąc o Kapuścińskim, chciałabym podkreślić jego właśnie ciągłe pragnienie spotkania bezpośrednio z ludźmi, rozmowy z ludźmi, czyli podejmowanie tych rozmów, nie budowanie murów pomiędzy narodami. Jeżeli tylko jest możliwe, to podejmowanie rozmów i głębokie zrozumienie, skąd płynie to milczenie, skąd płynie ten strach, skąd płynie ten paraliż, skąd płyną też te wielokrotnie przez dekady zbudowane marzenia o tej imperialnej Rosji, które tworzą tożsamość dużej części tego narodu, choć na pewno nie wszystkich. No ja bym zachęcała właśnie, żeby też tak czytać Kapuścińskiego, jako kogoś, kto jednak cały czas z szacunkiem i pragnieniem zrozumienia i historycznego myślenia o zachowaniach Rosjan czyta rosyjskie społeczeństwo. Znakomicie tu mu wchodzi w sukurs i wspiera Svetlana Aleksijewicz. I to jest w ogóle może frapujące, że mamy głos z zewnątrz, bo głos Svetlana Aleksijewicz jest głosem z zewnątrz. Głos empatyczny, głos z zewnątrz Kapuścińskiego i te głosy w diagnozie są w wielu punktach tożsame, w wielu punktach także tożsame co do metody. Właśnie tego spotykania się pomimo uprzedzeń, pomimo oburzenia, pomimo złości i słuchania tych ludzi, słuchania ich historii, próby zrozumienia, co nie znaczy, że zgodę na to, co się dzieje. Świetna puenta, bądźmy zrozumiali, czy wyrozumiali dla empatii i tego, co inni mają do powiedzenia. Moim gościem dzisiaj była pani profesor Magdalena Chorodecka z Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkiego dobrego, dziękuję pani profesor. Dziękuję, obyśmy się spotkali następnym razem w bardziej pokojowych okolicznościach. I tym optymistycznym akcentem. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobrego dnia. Do widzenia. Dobrego dnia. Do widzenia. Dzień dobry. Kolejne spotkanie. Tym razem na temat Imperium po latach. Imperium oczywiście Kapuścińskiego, aczkolwiek sprawa jest wieloznaczna. W moim studiu tradycyjnie kilku studentów Uniwersytetu Łódzkiego. No i zadanie było proste, przeczytać Imperium i co na ten temat. Słucham, które z was? Ja chyba mogę powiedzieć, że nie do końca podołałem temu zadaniu, no bo jednak całego Imperium nie przeczytałem. Aczkolwiek muszę powiedzieć, nie przyznawaj się do takich rzeczy publicznie. To jest odpowiedzialność dziennikarska, żeby się przyznać do takich rzeczy. Ale wydaje mi się, że jakby no pomimo jakby tego wybrakowania mojej wiedzy na temat Imperium, no to jednak jeżeli chodzi o jakieś takie przemyślenia, no to jest, była bardzo płodna lektura. Więc wydaje mi się, że nie będę miał problemu, żeby mówić, aczkolwiek tak.
Okej. Okay. Wytniemy to, tę wypowiedź w takim razie. Kto by... do końca? Jest niewycięta? Ale zobaczymy, co z tego się da zrobić. Która z was? Dla mnie lektura była o tyle ciekawa, że te reportaże nadal są aktualne i to było dla mnie dosyć porażające, szczerze mówiąc, że czytając niektóre fragmenty, tak naprawdę miałam wrażenie, że trochę, nawet nie trochę, ale bardzo odnosi się do tego, co ówcześnie dzieje się w Rosji i jak system władzy tam wygląda i też właśnie coś zostało powiedziane w tym kontekście ukraińskim, tak? To tak. Jednak ten taki nowa forma imperializmu i ten powrót, tak naprawdę to, co jest imperium, ma opis z góry, jakby opisuje rozpad ZSRR, a tak naprawdę teraz możemy obserwować, że w umyśle i jakby w takiej w rosyjskim duchu, przynajmniej właśnie władzy, to imperium tak naprawdę się nie rozpadło. I mamy nową formę wrócenia do imperializmu, do formy jakby nowego cara Rosji i to naprawdę jest dosyć ciekawe. Może też dlatego, że te reportaże, tak jak przeczytałam w którymś artykule, mają takie humanistyczne podłoże. Mhm. I może też dlatego, że rzeczywiście skupienie się na tym społeczeństwie i na tym, co dzieje się na tej płaszczyźnie, pozwala tak wejść w te współczesne rosyjskie społeczeństwo. I może dlatego też to jest aktualne. Mhm. Czyli aktualność, humanizm i pewnego rodzaju zdziwienie, że coś, co było opisywane dawniej, nagle okazuje się całkiem realne. Tak, ja nigdy nie byłam bardzo jakby skupiona na historii Rosji, jednak dużo o niej wiedziałam, ale tak. I tak to było dość zaskakujące, że aż tak bardzo to się powiela. I to myślenie jakby to myślenie cały czas tam w pewnych aspektach zostaje. Wielkie dzięki za tą wypowiedź, bo rzeczywiście dla mnie też sprawy rosyjskie przed wybuchem wojny w Ukrainie praktycznie były bardzo odległe, tak bym to określił, a jednak mimo wszystko coś tam się wiedziało, coś tam się, ale nie docierało tak na dobrą sprawę, jaki jest sens tego wszystkiego i to teraz dopiero to widać. Dzięki wielkie. To ja może odniosę się do wypowiedzi Ani, no bo z jednej strony jest to zadziwiające, ale z drugiej też ja podczas lektury miałam odczucie, że jest to wręcz przerażające, bo zaczęłam sobie zadawać pytanie tak naprawdę, dokąd to zmierza. Z jednej strony to imperium przestało rosnąć w siłę i w którymś momencie chyliło się ku upadkowi, a teraz mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i jakby samo nasuwa się pytanie, co dalej i do jakich kroków i do jakich rozmiarów to wszystko urośnie i dokąd to pójdzie dalej. No właśnie, tutaj ta kwestia imperium to jest sprawa, którą podnosi się w postscriptum imperium zostało wydane takie postscriptum, które zbiera wypowiedzi samego Kapuścińskiego z różnych gazet, z różnych tygodników. I on tutaj pisze coś, co mnie bardzo też ujęło, mianowicie jakby, że sowieckie imperium być może umarło, być może zostało jakoś zniszczone w sensie jakby ciała politycznego, bo już nie ma Związku Radzieckiego, ale ono istnieje jako sposób funkcjonowania tożsamości Rosjanina, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Rosjanin to jest bardzo wieloznaczne określenie, że nie ma kogoś takiego jak... Czasami w samej Rosji mówi się o Rosjaninach w znaczeniu etnosu jako ruski, natomiast Rosjanin oznacza obywatela Federacji Rosyjskiej z grubsza. I to nie zawsze jest właśnie ten ruski, czyli jakby... ale to utożsamienie z imperium, czyli moja tożsamość jest tworzona nie przez etnos, czyli ja niekoniecznie muszę się czuć ruskim, ale ja się czuję częścią wielkości,
która jest imperium i to jest strasznie niebezpieczne. Tak i też nie, do przewidzenia było według mnie, że jakby po upadku ZSRR te imperialistyczne zapędy się nie skończą, ponieważ de facto te imperialistyczne zapędy Rosji są starsze niż sam komunizm w Rosji i zaczęły się jeszcze z pierwszym carem Przychrusi. Natomiast ono cały czas się przekształcało i w ZSRR było promowana też kultura takiego tygla kulturowego, gdzie jakby obywatela socjalistycznego określało, on mógł mieć swoją narodowość, on mógł być Tatarem i tak dalej, z tego co kojarzę, że nawet miał to w paszporcie, ale on zawsze był Rosjaninem w tym kontekście czegoś człowieka sowieckiego. Człowieka sowieckiego, czegoś poza w ogóle podziałami narodowymi, dlatego ta Ruś, ta Rosja jest tworem, który dąży do ekspansji, ponieważ wychodzi się z założenia, że to jest idea nawet ponad tą narodowością, którą można rozszerzać swobodnie. Więc podejrzewam, że po prostu znowu natura imperializmu została po 1991 roku w jakiś sposób przekształcona. No właśnie, profesor Chorodecka w wywiadzie ze mną też jakby podkreśla ten fakt, że cesarz, ja myślałem, że to jest tylko moja pokoleniowa taka kwestia, że ja cesarza czytałem w PRL-u razem z innymi moimi znajomymi jako alegorię na temat władzy między innymi w PRL-u. To znaczy dla mnie cesarz Kapuścińskiego to była alegoria o władzy. To było śmieszne, a jednocześnie przerażające, że on tak dobrze opisuje mechanizmy władzy. No i teraz wy, czytając Imperium, myślicie sobie, Kapuściński jest starym, już nieżyjącym pisarzem, czy też widzicie w nim coś, co może wam coś dać? Ale ja wcale nie oczekuję żadnej odpowiedzi jednoznacznej, to znaczy, no, jak wy to widzicie? No, bo jesteście młodzi, jesteście kompletnie poza PRL-em, bo przecież urodziliście się już dużo po rozpadzie Związku Radzieckiego, jesteście już po rozpadzie PRL-u, no i jak wy to widzicie? Ja miałem bardzo mieszane wrażenia, jeżeli chodzi o tę książkę, ponieważ no, to było trochę love-hate relationship, w sensie była ciężka lektura, tak. Gdzie miałem jakby plejadę wrażeń, część z nich bardzo pozytywną, część z nich bardzo negatywną. I wydaje mi się, że ta książka nadal jest aktualna, jeżeli chodzi o temat i nadal jest bardzo dobrze napisana, ale wydaje mi się, że też się w wielu miejscach zestarzała. I to jest ciekawe, że właśnie w poprzedniej rozmowie padło, że Kapuściński trafił na listę lektur, ponieważ jednym z najcięższych rzeczy do przebrnięcia był moment, w którym Kapuściński pisał o relacji Polski z Rosją, kiedy dosłownie czułem się jak na apelu szkolnym. I mam wrażenie, że ta martyrologia, tak. Że ten sposób wypowiedzi, gdzie wszystko jest takie ciężkie i trudne nawet do słuchania, po prostu zaczęła mi się kojarzyć z indoktrynacją, jak spotykała po prostu uczniów w szkole. To był tylko fragment, to było chyba tylko w drugim rozdziale, miałem takie wrażenia, ale wydaje mi się, że podejście Kapuścińskiego, jego postać, ponieważ ta książka jest bardzo też subiektywizowana, trochę już odstaje od współczesnych czasów. No to ciekawe. Co na to, Kasia? Ja myślę, że myślę chyba trochę podobnie jak Szymon, chociaż wydaje mi się, że ona w ogólnym wydźwięku jednak dalej nie odstaje i jak zapytał pan, jak odbieramy samego Kapuścińskiego, to ja trochę odbieram go jako takiego proroka, bo wydaje mi się i to jest dalej to uczucie, o którym wcześniej mówiłam, czyli przerażenie, bo gdzieś tam no wydaje mi się, że jakby może on po prostu miał jakieś przeczucie, przecież to też ta książka nie powstała znikąd i jakby skoro poruszył ten temat, to myślę, że gdzieś tam ja odbieram go jako, jakby pomijając poszczególne wątki, nawet takie, o których mówił Szymon, to generalnie cały wydźwięk książki jest dla mnie właśnie taki przerażająco proroczy. Mhm. A Aniu? Chciałbyś no ja się dorzucić. Mogę tylko zgodzić i z Szymonem, i z Kasią. Natomiast no ja, tak jak mówiłam, generalnie uważam, że książka nadal ma ten bardzo aktualny wydźwięk, bo ja tak naprawdę czytając ją,
czasami w głowie pojawiały mi się dosłownie nagłówki, które widziałam gdzieś, a to w gazecie, a to w internecie i właśnie to było dosyć porażające, że ona naprawdę, mimo tego, że oczywiście są fragmenty, które rzeczywiście już może trochę odbiegają od współczesności, to jednak ten proroczy aspekt też jest, szczególnie właśnie w tym ostatnim rozdziale, tak? I tam też budzą się takie pytania. Ja na przykład się zastanawiałam dosłownie nad ostatnim zdaniem, że Zachód zawsze pomoże Rosji. I teraz dosłownie miałam taki nagłówek z prasy, że Zachód pomógł Rosji, tylko teraz pytanie w czym? Czyli, czy właśnie nie pomógł jej zupełnie inną stronę pójść? Mhm. I to jest to porażenie, że to rzeczywiście jest nadal aktualne. Mhm. No tak, to jest oczywiście sprawa stosunku czy relacji Zachodu do Rosji, to jest osobny temat, rzecz jasna. Natomiast to, że oceniacie to jako prorocki jakiś taki tekst, to jest ciekawe, no bo podobnie właściwie inni ludzie, którzy zajmowali się Rosją wcześniej, tak jak na przykład Timothy Snyder, historyk amerykański, który jednocześnie mówi po polsku, bo interesuje go Europa Środkowo-Wschodnia, który napisał Skrwawione ziemie między innymi. Timothy Snyder w 2019 roku przewidywał możliwość wojny w Ukrainie, bo wiedział, że od 2000 któregoś roku już ta wojna tam jest, prawda? Ona się tli, ona się ciągle tam toczy, tylko że ona nie nabrała takiego rozpędu, że tak powiem. Więc i tutaj myślę, że Kapuściński miał takie znaczenie, o którym pisze między innymi Margaret Atwood w The Guardian Review of Books. Ja przytoczę tutaj fragment może. Z pewnością żaden inny pisarz nie miał bardziej ugruntowanych powodów do pesymizmu, zważywszy na to wszystko, co widział, lecz Kapuściński raczej rzadko daje wyraz temu uczuciu. Częściej pojawia się nuta zdziwienia, że takie rzeczy, jedne wspaniałe, inne plugawe, istnieją razem na ziemi. Pod koniec podróży z Herodotem pojawia się pewne zdanie. Opisuje tylko scenę z wnętrza tureckiego muzeum, lecz brzmi jak epitafium dla tego skromnego człowieka, który był znamienitym świadkiem naszych czasów. Zamieszczę je zatem tutaj jako jego epitafium. Cytat. Stoimy w ciemności, otoczeni światłem. Koniec cytatu. I koniec tekstu Margaret Atwood. To jest znakomite streszczenie. Margaret Atwood, przypominam, że to jest między innymi opowieść podręcznej, która jest alegorią jakiegoś świata. Tak jak Kapuściński budował alegorię na podstawie tego, co widział w Etiopii, alegorię władzy, imperium etiopskiego niby, no ale właśnie wszyscy czytali to jako alegorię władzy jako takiej, nie? I ten aspekt uniwersalności Kapuścińskiego, no to wykracza daleko poza chyba jego personalne zaangażowanie, aczkolwiek trzeba cały czas mieć świadomość, to był jednak dziennikarz, który miał bardzo dobre relacje z wieloma władzami, dzięki temu mógł jeździć po świecie, mógł zbierać informacje i tak dalej, o czym też niektórzy piszą, prawda, bo Domosławski pisze o jego relacjach różnych. Wiadomo, że to nie jest też postać kompletnie jednoznaczna, kompletnie jakaś taka jednowymiarowa. Ja wiem, że wasze pokolenie w ogóle nie wnika w takie kwestie, jak na przykład współpraca ze służbami, ale trzeba mieć świadomość, że żeby mieć paszport w tamtych czasach, trzeba było pójść na policję i trzeba było podpisywać różne dokumenty, żeby w ogóle móc wyjechać z PRL, prawda? Więc jakby to jest sprawa też może ważna, aczkolwiek może nie dla was. Czy to jakkolwiek zmienia? To znaczy, czy dla was w odbiorze tego tekstu ma jakiekolwiek znaczenie, kim personalnie był Kapuściński jako człowiek? Na pewno to fakt, że udało mu się
podróżować po świecie w czasach, gdy było to do tego stopnia utrudnione, potwierdza po prostu aspekt charakteru Kapuścińskiego, który był już poruszony w poprzedniej rozmowie, czyli to, że on potrafił przyjść po prostu i rozmawiać z każdym, więc podejrzewam, że te jakby umiejętności miękkie po prostu pozwoliły mu na zrobienie czegoś takiego, bo podejrzewam też, że Kapuściński jest dosyć wyrazistą postacią, więc jakby ludzie, którzy go wypuszczali z kraju, chyba jakby byli świadomi jakby... Super uwaga, bo rzeczywiście ja pamiętam, jak dziś w 80 którymś roku, 89 albo 90, to już było po przełomie, Kapuściński był na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Filologicznym, było z nim spotkanie. Ja poszedłem jako student na spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim. Jedyne, co mi pozostało z tego spotkania, różne rzeczy słyszałem wtedy, kiedy on mówił na przykład bardzo nietrafione, bardzo nieprorockie informacje, zresztą powtarzane w różnych innych też miejscach na temat cywilizacji Pacyfiku, która wyłoni się w przyszłości. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście prorocze, tak? No, raczej nie jest prorocze i wydaje mi się też, że nazwanie Kapuścińskiego prorokiem w tym kontekście, takim wieszczem, mi się wydaje, że nie jest do końca trafne, ponieważ jego tak naprawdę diagnoza, jeżeli chodzi o Rosję, polegała na tym, że no, spotkał się z jakimś po prostu ponadwiecznym monolitem, tym imperializmem rosyjskim, który jest niezmienny i po prostu założył, że tak jak on tam będzie stał, tak jak stoi, tak będzie stał. A już żeby robić prognozy na temat tego, jak świat się zmieni, no to jest moment, w którym faktycznie jest się prorokiem, no bo to jest jak prognozowanie, że tym razem znowu wstanie słońce i znowu jakby zajdzie. No tak, ale właśnie ja jeszcze nie dokończyłem tego, co zapamiętałem, bo zapamiętałem ten Pacyfik, który był nietrafiony, jak mówię, ale zapamiętałem też, kiedy on mówił, jak jeździł do Afryki i wielokrotnie miał problem z tym, żeby na przykład dostać się do jakiegoś miejsca, musiał przejść przez różne bariery w postaci żołnierzy uzbrojonych, którzy zatrzymywali jego samochód, legitymowali i mogli go wpuścić bądź nie. Mogli go nawet zabić. Od razu. I on mówił, jest jedna broń, której ja używałem. Jedna, jedyna. Kiedy otwierałem okno samochodu, zawsze byłem uśmiechnięty od ucha do ucha. I to absolutnie rozbrajało wszystkich żołnierzy. No, to jest szczegół, który ja zapamiętałem i który wydaje mi się dość szczególny w kontekście tego, co mówiliśmy o empatii, także w kontekście tego, co pani profesor Chorodecka mówiła i pisała o empatii Kapuścińskiego, o tym, że on rozmawiał z każdym, że potrafił rozmawiać z każdym. Ona to nazywa perypatetycką metodą, ale to jest metoda takiego kulturoznawcy, antropologa, który nie unika żadnego spotkania. Każde spotkanie może być dobrym źródłem informacji, ale także doświadczenia jakiegoś takiego historycznego wręcz. Co wy o tym sądzicie? Jeżeli mogę w ogóle o coś takie... Czy to jest banalne, takie stwierdzenie, że można rozbroić uśmiechem? Mi się wydaje, że jakaś osobista charyzma Kapuścińskiego wykraczała poza ten uśmiech, ponieważ znam wiele osób, które po prostu podchodząc z uśmiechnięciem mogą po prostu zarobić w twarz. Ale no, kurde, to widać, słychać, jak się to czyta. Tak, bo jakby kiedy Kapuściński pisze, to ja się czuję, jakby ktoś mi coś opowiadał. Ja się czuję, jak zaczynałem tę książkę, to miałem wrażenie takie, jakbym był w barze, i przyszedł do mnie Ernest Hemingway po swoim 10-letnim pobycie w Rosji i zaczął mi coś opowiadać. I po prostu opowiadałby mi cały czas, co tam widział i co tam robił. I to też sprawiało, że trudno było przez to przebrnąć, bo też ludzie, którzy mają bardzo charakterystyczne, charyzmatyczną mowę, często rozwlekają te historie bardzo długo. I też dlatego właśnie musiałem dzielić sobie tę książkę na fragmenty, bo po prostu nieważne, jak to jest zajmujące, w pewnym momencie czytanie Kapuścińskiego staje się dla mnie też męczące. To jest, trzeba się jak ten ormiański rzeźbiarz po prostu przebijać przez kolejne linijki tekstu. Dochodzą cię po prostu potoki przemyśleń,
które później rozmiękczają, podają erozji kolejne teksty, ściany tekstu, po których można przebrnąć dalej. I to jest ciężki, męczący, ale też ostatecznie satysfakcjonujący proces, przebrnięcie przez to wszystko. Chyba nie wytnę tej twojej pierwszej wypowiedzi na temat tego, że nie dokończyłeś czytania całości. Natomiast sprawa jest ewidentna, że tutaj to, co ty mówisz, to znaczy takie wyczucie storytellera, tak? To znaczy takiego opowiadacza. Można powiedzieć, urodzonego opowiadacza. No to jest rzeczywiście chyba jakiś wgląd, tak mi się wydaje. Ale jednocześnie, no. Czasem odnosiłem wrażenie, że to jest jakiś miks Ernesta Hemingwaya i Makłowicza, zwłaszcza kiedy opowiadał o... Jak on opowiadał o tym koniaku i słyszałem... Wiek koniaku należy mierzyć nie od nawet stworzenia trunku, nie od ścięcia drzewa, ale już w samym momencie, w którym ono łapie promienie słoneczne, które później emitują promienistością do trunku, to ja naprawdę, jakbym sobie odpalił Makowicza na YouTubie. Tak. No to, rzeczywiście. Przypominam, że zakazana jest reklama alkoholu w każdej formie, w związku z tym dobrze, że nie padła nazwa trunku. Natomiast sama sprawa właśnie tego storytellera to jest dość ciekawe, bo to się z jednej strony oczywiście sprawdza, tak, on jest świetnym storytellerem, ale jednocześnie zauważcie to o czym mówi i pisze też profesor Horodecka, powołując się na olbrzymią literaturę przedmiotu, która służyła Kapuścińskiemu, żeby to napisać. Nie? To nie jest tak, że on po prostu jeździł i nic. Czy coś na ten temat jeszcze? Tym bardziej te reportaże tak naprawdę stają się wiarygodne, bo nie dość, że mamy to, widać jest to podłoże teoretyczne i że ta wiedza rzeczywiście była, to jeszcze dzięki temu właśnie, że wiemy, że ta charyzma i ten uśmiech, tak? Także naprawdę można odnieść wrażenie, że te historie są naprawdę, są prawdziwe i że to, co zostaje przedstawione w tej książce, naprawdę ma tam miejsce. Więc to jest jakby też wiarygodność tej książki jest zbudowana dzięki osobowości. No właśnie, on nie był rusycystą, a jednocześnie właśnie no, świetnie oddał te rzeczy. Kasiu, chciałabyś coś na temat uśmiechu i rozbrajania żołnierzy? Czy to jest banalny sposób rozbrajania, czy to jest coś istotnego? Czy ja zapamiętałem banalną lekcję od Kapuścińskiego, czy to jest dla mnie ważna rzecz według ciebie? Ja myślę, że uśmiech może być receptą na wiele problemów i wiele sytuacji, więc myślę, że nie jest to banalne i faktycznie mogło mieć miejsce to, o czym pan mówił. No właśnie, bo pierwsza zasada storytellingu to jest tak a propos właśnie tego opowiadacza. Pierwsza zasada storytellingu, jeżeli chcesz zdobyć słuchacza, to zawsze musisz się uśmiechać. To nie jest tak, że to jest kwestia, owszem, można w pewnym momencie spoważnieć, ale podstawą jest życzliwość, pokazanie jakoś życzliwości drugiemu człowiekowi. Bez tego w ogóle nie ma rozmowy, dialogu i tak dalej, tak? Chciałabyś właśnie odnośnie tego, co pan powiedział, bo przecież istnieją bariery i językowe, i kulturowe, i religijne, i każde inne, a jednak ten uśmiech jest taką, bycie życzliwym i właśnie pokazywanie tego poprzez uśmiech jest czymś chyba ponad tym wszystkim i może dlatego jest receptą. No właśnie, transkulturową, tak? Aczkolwiek ponad tym uśmiechem i życzliwością wydaje mi się, że z tekstów Kapuścińskiego, z jego podejścia i tego, jak przedstawia tych ludzi, może wychodzić też kolejna lekcja, dlaczego on był taki, jakby, dlaczego on potrafił sobie zjednać ludzi, ponieważ Kapuściński nie pisze zazwyczaj o ludziach, na przykład, nie wiem, opisując ich wygląd, czy coś ten deseń. Kapuściński zawsze poświęca się temu, co oni robią, ich procesowi. I on poznaje ten proces bardzo dokładnie. A wydaje mi się, że nie ma niczego bardziej takiego sklepiającego, kiedy ktoś naprawdę interesuje się tym, co robisz i chce o tym wiedzieć i nie ocenia cię. Ale też u Kapuścińskiego to jest ciekawe, że ten proces... Kapuścińskiego trochę, tak mi się wydaje, że ludzi definiuje to, co oni robią, to, czemu się poświęcają. Kiedy opisywał rosyjskiego strażnika, który miał tak czuł dłoń, że potrafił wyczuć jedno ziarenko tam chyba ryżu, które nie pasowało do reszty,
on mówił, że to są dłonie, które są stworzone do wielkich rzeczy, a mimo to one się marnują na coś takiego. No, innymi słowy, z tego wynika, że to, co robisz, to, czemu się poświęcasz, się definiuje. To jest twoja tożsamość. I jako, że jest to też tematem jakby tych zajęć jest bunt, szeroko pojęty, to u Kapuścińskiego ciekawe właśnie miejsce zajmuje tworzenie rzeczy w kategorii, że to jest bunt przeciwko destrukcji. W sensie Imperium Rosyjskie, tak jak postrzegał Kapuściński jako niezniszczalny monolit, tak on prowadził do destrukcji otoczenia, do zburzenia tej świątyni, do zabrania właśnie tożsamości polegającej na tym, że każdy może robić to, co chce. W tym momencie setki lat translacji, budowania własnej kultury, ochraniania jej w wizji Kapuścińskiego jest buntem przeciwko światu, który po prostu jest niezorganizowanym, jest chaosem, który niszczy. I ocalanie jest buntowaniem się przeciwko temu. No to ciekawa myśl. No, oczywiście kwestia protestu czy buntu to jest osobna sprawa. Nie chciałbym teraz w to wchodzić. Natomiast ta kwestia empatyczności czy też właśnie skupienia na odbiorcy i brak ekspozycji siebie, to jest klasyczna definicja właściwie charyzmy. Charyzmatyczny człowiek nie mówi o sobie. Znaczy, rzadko w każdym razie. Znaczy, charyzmatyczny człowiek chce słuchać, a jeśli mówić, to mówić ad meritum, a nie o sobie. I w tym kontekście wydaje mi się, że Kapuściński no, jako reporter i historyk no, sprawdza się znakomicie, tak mi się wydaje. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje na przykład literatura skupiona na sobie, tak jak Gombrowicz, prawda? Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja i tak dalej. Ale to jest zupełnie inna bajka i jakby kompletnie nie ten świat. To znaczy tutaj my możemy czytać Gombrowicza w jakichś celach, a w zupełnie innych celach Kapuścińskiego, prawda? To znaczy tutaj to są rzeczy nieprzywiedne do siebie. Dobra, czy jest jeszcze coś, co należałoby dopowiedzieć, czego jeszcze nie podnieśliśmy w przypadku Imperium Kapuścińskiego? Jeśli nie, to wielkie dzięki. Przypominam, że dzisiaj rozmawialiśmy o Imperium Kapuścińskiego po latach. Nie rozłączaj się, zostań z nami. Dzisiaj jeszcze dwóch gości. Najpierw rusycystka Paulina Sikora-Kryżewska, która opowie o swoich impresjach po latach, jeśli idzie o Imperium Kapuścińskiego. Lektura Imperium Ryszarda Kapuścińskiego dzisiaj, w czasie trwającej w Ukrainie wojny, jest dla rusycysty jak studiowanie powracającego i męczącego snu. Od co najmniej 10 lat obserwujemy w Rosji odwrót w stronę imperium, w stronę tego mitu imperium, które z jednej strony ma nawiązywać do imperium carskiego, prawosławnego, a z drugiej ma zawierać te elementy, które znamy ze Związku Radzieckiego. I na przykład jednym z ostatnich takich elementów z 19 maja, czyli dosłownie sprzed kilku dni, było wniesienie do Dumy Państwowej projektu ustawy o stworzeniu organizacji dziecięcej i młodzieżowej na wzór dawnej organizacji pionierskiej, którą zresztą Kapuściński w swojej książce opisuje. Na przestrzeni tych ostatnich 30 lat społeczeństwo rosyjskie naprawdę się zmieniło. Pojawiły się organizacje pozarządowe, pojawiła się chęć dialogu z Zachodem. I bardzo ciekawe pytanie w tym kontekście zadała w jednym z wywiadów Ludmiła Pietranowska, rosyjska psycholog. Ona mówi, że sama ze sobą prowadzi w ostatnich latach taki dialog i próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten hierarchiczny, sztywny sposób myślenia władzy rosyjskiej to jest strób, który istnieje na tej zdrowej tkance społecznej,
czy to nie jest strób, który odpadnie, a jest to toczący cały organizm społeczny rak? Ja myślę, że to jest bardzo trafne pytanie i będziemy na nie odpowiadać pewnie jeszcze przez następne kilka, jeśli nie kilkanaście lat. Kapuściński w Imperium opisuje taki specyficzny rodzaj ludzi. On nazywa ich ludźmi Imperium. Tych ludzi charakteryzują jednakowe, skupione twarze bez wyrazu i bez chęci nawiązania kontaktu. I muszę powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich 10 lat w dużych miastach Rosji ja takich twarzy spotykałam stosunkowo niewiele. Choć oczywiście może to być tylko takie wrażenie, dlatego że ten typ ludzi jest trochę przyćmiony przez ludzi aktywnych, uśmiechniętych, wyrażających swoje zdanie, chcących wprowadzać do społeczeństwa jakieś zmiany. Natomiast bardzo wiele takich ludzi spotkałam jeszcze niedawno w Naddniestrzu, czyli na terenach okupowanych przez Rosję od lat 90., na których od tych lat 90. niezmiennie stacjonują rosyjskie wojska. Czym zadziwia Naddniestrze? Przede wszystkim symboliką, to jest pierwsze, co nam się rzuca w oczy, czyli wszędzie postawione pomniki Lenina, sierp i młot, tak to, co świetnie znamy ze Związku Radzieckiego, ale nie tylko to uderza. Uderza przede wszystkim siermiężność, wyrażająca się w ubiorze, w samochodach, w przedmiotach, którymi się ludzie posługują, ale też w ich właśnie wyrazie twarzy i nastawieniu do świata. Mówię o tym dlatego, że nie zawsze my mamy świadomość tego, że ten świat Związku Radzieckiego, on nadal gdzieś istnieje, jakby zahibernowany. No właśnie, między innymi na terenach Naddniestrza. Dlaczego my powinniśmy o tym wiedzieć i dlaczego powinniśmy o tym myśleć? Ano dlatego, że możemy wysnuć z tego taki wniosek, że Rosja, władza rosyjska, ma dzisiaj do zaproponowania na zajmowanych przez siebie terytoriach tylko pachnące stęchlizną dekoracje Imperium Radzieckiego. Że Rosja nie chce zaproponować na tych okupowanych terenach tego blichtru bogactwa i radości życia, które znamy z Moskwy, no a właśnie jakiś powrót do dawnych czasów. Oczywiste jest, że Ukraińcy się na to nie zgodzą, ponieważ Ukraińcy patrzący w stronę Zachodu, patrzący w stronę wartości demokratycznych, nie będą chcieli mieszkać w mauzoleum urządzonym według, no trzeba przyznać, szalonych pomysłów. Dlaczego warto, żebyśmy my, Polacy, wracali teraz do lektury Imperium Kapuścińskiego? Ta książka może nam pomóc zrozumieć, co dzisiaj ma nam do zaoferowania władza rosyjska. I pozwala sobie ona też uświadomić, że my jako społeczeństwo europejskie powinniśmy dołożyć starań, żeby nie zboczyć w kierunku, który obrała Rosja. Dlatego, że wartości, na które w Polsce pracowaliśmy w ciągu ostatnich 30 lat, naprawdę są zagrożone. To już leci. Dzień dobry, kolejne spotkanie, tym razem na temat Imperium po latach. Imperium oczywiście Kapuścińskiego, aczkolwiek sprawa jest wieloznaczna. Łączę się teraz z profesorem Andrzejem Kaliszewskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Mamy w studiu kilku studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmawiamy na temat Imperium Kapuścińskiego oraz ich, jako młodego pokolenia,
percepcji tego dzieła dzisiaj, po przeczytaniu, co oni mają na myśli i co, jak oni to interpretują. Chciałbym zapytać... Dzień dobry, kłaniam się również. Dzień dobry. Chciałbym zapytać pana profesora jako eksperta od relacji z... No, ze Związku Radzieckiego, czy też z obszaru Rosji Sowieckiej. Jest pan autorem prac na ten temat. Czy mógłby nam pan przedstawić swój punkt widzenia, jak zmieniło się dzisiaj pana widzenie, no, na przykład Imperium Kapuścińskiego? Czy coś się zmieniło, czy też jest takie samo po wojnie w Ukrainie, czy też w trakcie wojny w Ukrainie? Tak, no bardzo zasadne pytanie, tym bardziej, że już wcześniej ja do Imperium miałem pewne wątpliwości i pewne zastrzeżenia. Tak. Może nie tak daleko idące jak pan Domosławski swoim Kapuścińskim non-fiction, prawda, który tak. też zarzucał tam wiele, do czego może jeszcze dojdziemy. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, no przede wszystkim trzeba czytać tą książkę w kontekście wcześniejszych jego książek, utworów, a zwłaszcza tomu Kirgis schodzi z konia. To była książka, cykl pisany w okresie no, zimnej wojny, rywalizacji dwóch ustrojów najlepszych w świecie, czyli kapitalistycznego i tego komunistycznego. No i tutaj on występował, co trzeba pamiętać, choć on niechętnie o tym mówił czy wspominał, no jednak jako przedstawiciel tego, jak dziś byśmy powiedzieli, reżimu komunistycznego, jako redaktor, wysłannik, reporter Trybuny Ludu, organu partii komunistycznej. No więc tutaj te serwituty on musiał spłacać i wiadome było, że w tamtych czasach pisanie o Związku Radzieckim było bardzo pożądane, bardzo oczekiwane przez tych decydentów. Niemniej no, dziennikarze trochę jak ten piskorz się wili, żeby jednak może jednak uniknąć tego tematu, no bo tu wiadomo, trzeba było to trochę na kolanach pisać i wychwalać wielki postęp wewnętrzny Związku Radzieckiego, jak i te postępy właśnie rozszerzania idei na cały świat. No to były te serwituty. No i Kapuściński jednak no, nie uniknął tego. I ta książka Kirgis schodzi z konia jest tutaj kluczem, żeby dobrze zrozumieć Imperium. Mianowicie on wybrał właśnie sprytnie taki trop, że będzie pisał o wschodnich republikach, o republikach azjatyckich, no żeby jakby ominąć to kadzenie, jak to się mówiło, ustrojowi, Moskwie, ideologii, no to pokazywał taki koloryt właśnie i tam mógł przemycać przy okazji różne ciekawe dla czytelnika po prostu rzeczy, bo w Polsce to było tak, że jak był film radziecki w kinie, no to nikt nie szedł na ten film, bo to film radziecki, prawda, dobry film amerykański. No więc to z reportażem, powieścią, no to trochę tak samo jest. No więc on tutaj przemycił dużo ciekawostek, dużo osobliwości, no pokazywał ludzi, co było jego mistrzostwem, żeby właśnie pokazywać na tym niższym poziomie ten świat, no ale tych serwitutów on tam nie uniknął. No i wynika z tego takie przesłanie pewne, które zresztą ja sobie tutaj zaznaczyłem, przygotowałem dzisiaj, gdzie on jakby stara się usprawiedliwić tą obecność tego komunizmu właśnie w tych krajach, wśród tych ludów wschodu, południa, o bardzo innej kulturze, innej historii i niekoniecznie zachwyconych tym, że tam zawitał ten wielki brat, jak się u nas mówiło. No i on wprowadza tam taką refleksję, bo tutaj trzeba powiedzieć, że mistrzostwo Kapuścińskiego to jest to uniwersalizowanie. To znaczy nawet będąc tym reporterem wojennym, bo on napisał przecież 3 wspaniałe książki jako reporter wojenny, prawda? Jest to Jeszcze Dzień Życia, Wojna Futbolowa, Chrystus z karabinem. Tak. I on oczywiście jako reporter wojenny znowuż pokazywał postęp tej idei postępu, dekolonizacji, jak to te ludy trzeciego świata się wyzwalają spod tego jarzma zacofania, ale i tego kapitalizmu, jak budują tą nową demokrację w duchu socjalizmu. I to też było no, z dzisiejszego punktu widzenia takie troszkę jakby krótkowzroczne, bo dużo tych ruchów, które on tam chwali i tych postaci, no to potem trochę jakby nazywano albo terrorystami, albo agendami sowieckimi za sowieckie pieniądze. Nie zawsze, ale on tutaj musiał jakby od
jednego sznurka to stawiać. No więc wracając do Związku Radzieckiego, no to on tam pokazywał te ludy właśnie wschodu, południa, jako no, dowartościowane cywilizacyjnie. Związek Radziecki niesie wielki postęp i on pokazuje wielkie budowy, tak. Pokazuje stosunkowo dużą tolerancję, że przecież tam w tych krajach o wyznaniu muzułmańskim, no to jednak tam jakaś obecność właśnie tej religii również tam jest, tak. Nawet do seminariów tam duchownych jakieś kolejki się ustawiają. No więc chciał pokazać, że ta kultura sowiecka jest kulturą właśnie bardzo pluralistyczną, bardzo uniwersalną, że w sumie to jest wszystko fajnie. Tam czasem oczywiście w tej swojej sprytnej metodzie właśnie posługiwania się parabolą, metaforą, on nieraz różne takie smaczki wpuszcza, gdzie no mruga okiem do czytelnika i to nic nie straciło na aktualności. Tak. Wracając do tego przesłania. I on tam jakby tłumacząc tak jakby nie wprost tą ideę sowiecką i tą obecność imperium, prawda, na znacznej części globu, przecież to największy kraj, prawda, czym się szczycono, tak istniejący wówczas, to on wprowadza tak zwaną zasadę poszerzania. I to jest bardzo niebezpieczne i dzisiaj to nabrało właśnie o to, co pan profesor pyta, nowego zupełnie znaczenia. Ja tutaj nawet sobie taki cytat wybrałem. Dawniej było na świecie luźno i jeśli jakiś naród poczuł nagle, że musi się poszerzyć, tak. To w tym poszerzeniu mógł zajść całkiem daleko. I teraz on tam dalej to uzasadnia. Mówi to, różne kraje się poszerzały. Mongołowie, wcześniej Rzymianie, o jak się Turcy wspaniale poszerzyli, a nawet taka mała Wenecja się poszerzała. Mnie tutaj brakowało, i to miałem zarzut do Kapuścińskiego, bo pierwszym krajem, który się tak poszerzał i pierwszym wielkim imperium w Europie to była Rzeczpospolita Polska szlachecka. I w dzisiejszych koncepcjach tak zwanego postkolonializmu, jak mówimy, to nawet u zachodnich autorów jest wymieniany ten przykład, że Polska była fenomenem jako pierwszy kolonialny kraj lądowy, tak. Bo te inne to były morskie. No więc trochę mi tu brakuje, ale warto powiedzieć, że myśmy się też poszerzali. Tak. No i teraz jak my sobie pomyślimy, prawda, w kontekście, który pan profesor pyta, no to dzisiaj mamy do czynienia z pewnym innym imperium postsowieckim. No i co on robi w tej chwili? No on wraca do idei poszerzania, bo każdemu się należy poszerzanie, mówi Kapuściński. I on jeszcze tutaj mówi dalej, dzisiaj poszerzanie jest trudne, ryzykowne, z reguły kończy się zwężeniem i dlatego narody muszą sobie kompensować instynkt szerokości poczuciem głębokości, znaczy sięgać w głąb dziejów, żeby dowodzić swej siły i znaczenia. No i znowu mówimy o dzisiejszym imperium, prawda, rosyjskim, które cóż robi? No sięga w głąb dziejów, tylko że nie pozostaje w tej głębokości, tylko z tej głębokości też jakby wyrasta znowu idea poszerzania, bo koło się zamyka, prawda, bo wrócenie do tego, co się należy temu imperium, tradycja rosyjska, ruski historia, tak, wspaniały ruski mir, ale w tym ruskim mirze znowuż też była ta idea poszerzania, tylko nie ta sowiecka, internacjonalistyczna, tylko bardzo nacjonalistyczna. Więc to zdanie, te zdania, takie bardzo mądre refleksje, to jest ta historiozofia taka Kapuścińskiego, za którą go ceniono, no więc on ją tam w dobrej wierze pokazał, żeby jakoś tak wytłumaczyć ten Związek Radziecki, że on te republiki, te ludy tak wchłania jakby zachłannie, ale że to niesie w tym pewne dobro, tą cywilizację, on ciągle ten postęp cywilizacyjny, on to podkreśla nieustannie. Zresztą to jest tak jak u Józefa Konrada, Jądro Ciemności było pierwsze, no, bo tam Konrad pokazywał, że przecież no Rzymianie, że piramidy to na krwi zbudowane, no więc ten kolonializm belgijski, o który tam chodziło, no to on jakby też się wpisuje w jakieś takie dążenie uniwersalne, cywilizacyjne. Rzymianie wpływali w ujście Tamizy i nieśli tam tym dzikim ludom brytyjskim właśnie tą pierwszą kulturę. Więc to są takie bardzo niebezpieczne i trudne do uznania tezy, no ale one się jakby sprawdzają. No i teraz przechodząc do tej książki, o której mówimy, Imperium. Tak, do Imperium. No więc tam jest
inaczej nieco sprawa postawiona, ponieważ on stara się rozliczać jakby z przeszłością, ale bardziej osobistą. I tutaj to na przykład Domosławski mu to zarzucał, że on tam powtarza pewne swoje mity rodzinne. No on pochodził przecież z obszarów obecnej Białorusi, prawda? No więc on pokazuje tam pewne traumy, tam zesłania, takie rzeczy troszeczkę i powtarza tego Kirgiza, bo on tam włączył tego Kirgiza. No i tutaj poszedł tą drogą, żeby zobaczyć, jak to po latach wygląda, prawda? I zwłaszcza głównie w tej Azji i na południu, na wschodzie dawnego imperium, jak to wygląda. On potem tam wraca na Plac Czerwony, tam słynna Kapuścińskiego. Tutaj bardzo bym polecał Państwu kapitalny obraz właśnie takiej tej wielkiej metafory Kapuścińskiego, tak. Bo ja Kapuścińskiego nazywałem w moich opracowaniach takim poetą reportażu, twórcą reportażu już nie tylko literackiego, tylko takiej formy paraartystycznej, że to są gatunki paraartystyczne. Ja to w mojej książce nazywałem, pisanej wspólnie z koleżanką. Więc on tutaj te metafory, tam jest ta wspaniała metafora Placu Czerwonego, z jednej strony dalej ten kościół komunistyczny istnieje, czyli mauzoleum Lenina, ale po drugiej stronie ludzie zaraz idą do nowego kościoła, to jest McDonald's. I oni już w tego nowego Boga jakby zdawałoby się wierzą. Tak. I teraz tu się zaczyna właśnie jakby to przesłanie takie bardzo niepokojące czytelnika, że on pokazuje w tych republikach, co się zmieniło, jeździ i przede wszystkim wyłania chaos, że to się wszystko rozsypało, jest chaos. I teraz pytanie, co z tego chaosu się wyłoni, prawda? I tu dopiero refleksja jakaś taka historiozoficzna prowadzi nas w kierunku no bardzo niebezpiecznym, że może ta droga nie będzie szła w przód do tego McDonalda i jeszcze dalej, tylko właśnie w głąb, ten głąb, o którym była mowa i o którym jeszcze zaraz powiem, bo to jest to clue. Więc on co widzi? Chaos widzi. Tylko w tym chaosie są ludzie. On się pochyla nad losem ludzi. To jest ten wielki humanizm jego, nawet w tych takich komunistycznych, mówiąc w cudzysłowie, jego książkach z lat 60., to widać ten głęboki humanizm, gdzie on nawet rozumie tych rewolucjonistów, tych żołnierzy, tych tak zwanych innych, czarnych, prawda, on ich zawsze bardzo dowartościowuje, ludzi. I tutaj człowiek radziecki się pojawia i on bardzo, bardzo nieładnie właśnie w Kirgizie, no nieładnie z dzisiejszego punktu widzenia, wtedy to były te serwituty. On wtedy mówi, że wykuwa się nowy człowiek radziecki. No to jest z tej frazeologii komunistycznej wzięte. Tak. Tworzymy jednego człowieka, ten jeden radziecki człowiek będzie niedługo na całym globie, prawda, taki sam właściwie i w tej samych idei wychowany. Nowy człowiek, wspaniały człowiek radziecki. Tam o tym mówi, no bo wypadało mu to powiedzieć. Natomiast tutaj, no, jaki jest ten człowiek? I z tego chaosu on pokazuje, że ci ludzie są tak głęboko zakorzenieni w tym, co było, że właściwie wszystkiego się można po nich spodziewać. I on tam, są wątki, gdzie on pokazuje opozycjonistów różnych tam, prawda, którzy już właśnie no, przyczyniają się do całkowitej jakby likwidacji tych pozostałości, do tej wolności, wyzwolenia. I w tym też panuje pewien chaos, pewne nieporozumienie, pewne zagubienie. I że także z tej pozytywnej strony tego społeczeństwa rosyjskiego właściwie nie wiadomo, co może wyniknąć. No i teraz tutaj pojawia się, przytaczam go, ten motyw dynamiczny tak zwany, który jest dobry w reportażu, każdym porządnym, prawda, od Żeromskiego począwszy. I tym takim motywem dynamicznym jest walizka, z którą on jeździ. On ma w tej walizce książki, mapy, atlasy, no i on stara się pogłębiać i nam sprzedawać tą rudymentarną wiedzę, ale także i swoje przemyślenia takie metafizyczne, historiozoficzne. No i z tej książki mu się wyłania coraz bardziej, powraca mu ta idea trzeciego Rzymu. I tutaj chyba jest to clue, o którym mówię, do którego on dochodzi. No, że ta droga tej nowej Rosji, tak on przewiduje, może iść w kierunku właśnie tej idei takiej przez Polaków znienawidzonej, to Iwan III Groźny, prawda, ożenił się z bodaj brata siostrzenicą, czy siostrzenicą ostatniego cesarza bizantyjskiego. Stwierdził, że kościół
prawosławny oczywiście jest bezpośrednio spadkobiercą tego wielkiego kościoła Bizancjum, no a on jakby wrzeniony w cesarską rodzinę jest cesarzem trzeciego imperium, które będzie równorzędne Rzymowi, Konstantynopolowi i że w tym jest pewna ręka Boga, że musi istnieć ktoś, kto przejmie tą pałeczkę. No carat do tego podchodził z dużą rezerwą, to znaczy oficjalnie potem się tak nie określał wprost, ale było to bardzo modne, bardzo lubiane w społeczeństwie rosyjskim w XIX, w XVIII wieku, także wśród intelektualistów rosyjskich to powracało. Pan Slawizm się właśnie z tego zrodził, tak. I ta idea była bardzo atrakcyjna, bo ona także dla innych ludów słowiańskich, a zwłaszcza tam, gdzie jest prawosławie, gdzie jest grekokatolicyzm, no to właśnie ta matuszka Rosja stała się nie jakąś taką właśnie dziką wschodnią, prawda, matroną, tak. Tylko stała się taką wręcz jakąś Rzymianką, Europejką, prawda? No i on tam mówi w którymś momencie, że z tego się wyłania trzeci Rzym, jaki będzie ten trzeci Rzym. Idzie do teatru i on ma wspaniały, chyba taki najważniejszy tam rozdział właśnie, gdzie on udaje się do teatru na spektakl, który się nazywa Słowo o Rosji. I to jest pełna patosu opowieść właśnie o tej potężnej Rosji, która zawsze była zbawieniem dla świata i która teraz się odrodzi. No i owacje i oczywiście wielka idea, która zaczyna zyskiwać w tym zwykłym społeczeństwie no, odgrywać coraz większą rolę. To brzmi groźnie i on mówi tam, że z tego może wyniknąć wiele rzeczy, ale przede wszystkim właśnie nacjonalizm, znowu powrót do tego samodzierżawia dawnego, antyoksydentalizm, no wiele rzeczy złych, może niekoniecznie dobrych, z tego odwołania się do tradycji, z tego przejścia w tym kierunku. No dzisiaj mamy z tym właściwie już na co dzień do czynienia, przecież cerkiew, która popiera decyzje, błogosławi czołgi. Jako żywo nam to przypomina takie piękne sceny z kroniki z lat 40., gdzie Stalin odwołał się właśnie do wielkich kniaziów, którzy walczyli z krzyżakami i do Boga, który zawsze był za Rosją i przeciwko któremu to Bogowi on, Stalin, nagle nic złego nie ma. I w kronikach pokazywały się te słynne sceny, gdzie kobieta rosyjska w chustcinie na głowie krzyżem błogosławi czerwonoarmistów, którzy wyruszają na front. No więc znowu tutaj widzimy taką pewną niebezpieczną powtórkę historii i ten rozdział Misterium Rosyjskie, ten rozdział się nazywa, on właśnie bardzo nas no, przeraża jako taki no, proroczy, można by powiedzieć, że to się będzie działo. No ale jeszcze jest jedna rzecz i ona tutaj w tym kontekście dzisiejszym to bardzo jest to jakby niebezpieczne w ogóle o tym mówić. Mianowicie on sugeruje, że to co się wyłoni, czyli z tego internacjonalizmu się wyłoni nacjonalizm, on niekoniecznie tylko matki Rosji może dotyczyć. On może dotyczyć republik, które powstaną jako niezależne, przynajmniej z początku, od Wielkiej Rosji. I ostrzega przed nacjonalizmami, szowinizmami, na przykład w krajach, które nagle poczują swoją muzułmańską przeszłość i wtedy będzie to po prostu fundamentalizm religijny. No i to się stało i to jest Afganistan, to jest Czeczenia, która najpierw była taka wspaniała i kochana przez Zachód, prawda, jako antysowiecka, ale stopniowo zaczęto tam dostrzegać jednak no, działania terrorystyczne, sponsoring prowadzony przez kraje arabskie, bardzo ortodoksyjne. No i ta Czeczenia już też nie jest taka jednoznaczna. No Ukraina, no o Ukrainie tak jak mówię, trudno tutaj jest powiedzieć, bo trudno powtarzać zarzuty jakieś wstawiane wobec Ukrainy w tej chwili o nazizm, ale bardzo niepokojące zdanie tam pada w pewnym miejscu, gdzie on mówi, że on się boi o Ukrainę, bo on widzi, że w Ukrainie nastąpi podział prawdopodobnie na Ukrainę zachodnią i Ukrainę wschodnią.
No a cóż było na początku, skąd się Majdan wyłonił i potem to wszystko, co się działo? No więc tam jednak wrzało, prawda? Bo tam jednak, jednak były i sentymenty za imperium, i były te mniejszości rosyjskie, no i to wszystko razem zaczęło się tam kotłować, no i z tego się też coś zrodziło, no i dobrego, i złego, prawda? No więc on tutaj również ostrzega, że póki był ten pan z tym batem, który trzymał wszystkich, prawda? Tak. To znowu wrócę do mojego Konrada ulubionego, że on tam mówi, że my jesteśmy tacy wszyscy dobrzy dla siebie i tacy moralni i przestrzegamy prawa, dlatego, bo tam na dole chodzi ten policjant po ulicy i my wiemy, że on tam chodzi, przez okno go widzimy. Jakby nie było tego policjanta, to byśmy się rzucili do gardeł wszyscy. To jest też taka metafora, bardzo tutaj no, istotna, że ta absolutna wolność różnych rzeczy może prowadzić. No więc są to takie rzeczy w tej książce, które no bardzo się dzisiaj jakby no wyostrzyły właśnie. Inaczej się czyta trochę bardziej. Inaczej się je czyta. Dużo miał tu racji oczywiście Kapuściński, przewidując w sposób bardzo taki no przeważnie oględny pewne rzeczy, nie stawiając kropki nad i. Mnie w Imperium dziwi jedna rzecz, jeżeli mówimy, bo tutaj mówiłem, że jakiś rzucimy trochę dziegciu tak. do tego. Ja nie uważam na przykład osobiście tej książki za najlepszą, chociaż jest to książka ostatnia w zasadzie Kapuścińskiego, nie pomijając Lapidaria. No więc nie jest to najlepsza książka. To jest taka trylogia, to wszyscy państwo wiecie, ta trylogia Kapuścińskiego, ona w sumie mówi o tym samym, bo cesarz, on też w sumie mówi o Imperium Sowieckim, podobnie jak o innych imperiach, bo jest to anatomia władzy autorytarnej, dyktatorskiej, serwilizmu. Co więcej, kiedy, przepraszam, że wejdę w słowo. Tak, bardzo proszę, bardzo. W PRL-u no, moje pokolenie czytało cesarza jako alegorię Gierka. Tak. O Gierku, dokładnie, też nawet pan profesor mi to z ust wyjął, prawda? Ale jak czytamy jakieś inne recenzje czy opracowania o Kapuścińskim, to w rozmaitych innych krajach, na przykład w Ameryce Południowej, to oni doskonale, że czytali, że to jest o nich. To jest toczka w toczkę o nas. No i Szachinszach przecież to samo. Szachinszach jest to również władza, która uwierzyła w siebie i społeczeństwo, które najpierw na rozdrożu, a potem jakby no, się musiało podzielić, no i skończyło się to bardzo źle, bo trzeba, i on to zwraca uwagę na to, Kapuściński tam też w prozie między wierszami, że to nie jest tak, że dyktatura to jest dyktatura i to jest taki, siedzi na tronie i ma tam swoich jakichś kilku satrapów i się patrzy, tylko to jest zaraźliwe i ta dyktatura to ona jest i też w ludziach i oni bez niej żyć nie mogą, jak się im odetnie tego dyktatora i dzisiaj tęsknoty za Stalinem przecież jeszcze, prawda? Bardzo silne, bardzo ewidentne, idealizacja jego. Więc to są zmiany nieodwracalne. Więc mówię, z tych trzech książek, tamte to są wielkie parabole, ale one są też o tym samym. I cesarz, i Szachinszach. Ta jest może bardziej dosłowna, mówiąca o tym jednym konkretnie, ale też ma właśnie te uniwersalizujące przesłania, że to nie musi koniecznie tylko dotyczyć Rosji. No może to dotyczyć... Zaraza władzy jest w ludziach. Jest w ludziach, a poza tym wolność jest może i nie mniejszym niebezpieczeństwem, absolutna wolność niż dyktatura, ponieważ ta wolność może się przerodzić czasem w rzeczy, które są zupełnie niewyobrażalne. No i mówiąc o tej książce, to tutaj ja mówię, że mam do niej pewien zawód, ponieważ mówiąc o składzie imperium, to on nie jakoś jakby zapomniał o polskiej sprawie, jaka się w tym znajduje, bo podróżując po Ukrainie, no to on tam właściwie tylko malutki rozdział poświęca tam o Drohobyczu i trochę o samym kraju, natomiast sytuacja polskości, Polaków, prawda, czy polskich ambicji związanych, czy polskiego udziału w powstawaniu tego kraju, to samo Białoruś, Litwa, on się nie pochylił nad tą częścią polską tego imperium. Pierwszej Rzeczpospolitej. I pierwszej Rzeczypospolitej, ale mało tego, tam się na przykład Katyń zupełnie jest jakby zbagatelizowany, ale wracając do Ukrainy, przecież tam nie ma Czarnobyla, który jak wielką odegrał rolę. No,
Więc są jakieś takie braki i to Domosławski to tłumaczy w ten sposób, że on się boi rozliczać ze swoją przeszłością, no bo tak. Domosławski go bardzo ostro oceniał, no jego powiązania wręcz jakieś agenturalne, jak gdyby starał się pokazywać, a nie tylko to, że on był w końcu członkiem partii, że on występował, no nie mógł inaczej występować niż w imieniu aktualnej władzy, no więc on mu to ma za złe i uważa, że on się powinien teraz rozliczyć z tego wszystkiego osobiście, a on się nie rozlicza z tych swoich fascynacji, no choćby tych, które są w Kirgizie, bo dzisiaj jak Kirgiza czytamy, no to jest też pewien taki, no pewne zażenowanie, jak on tam właśnie tak już chwali i chwali pod niebiosa te osiągnięcia, prawda, no, ale wiemy, że inaczej nie mógł, no bo jakby chciał inaczej, to musiał iść do kultury paryskiej, czy gdzieś tam jeszcze, żeby to wydawać. No więc jakby, że brak tego rozliczenia, że on sam jako dziennikarz wielki, tak, no mógłby powiedzieć, no jakie były te meandry, jaką drogą trzeba było iść, jak nie można było czegoś uniknąć, jak się starało czegoś uniknąć, prawda? To tutaj, bo ja o Kral też pisałem, to Kral jakby bardziej starała się od początku, no tak troszeczkę jakby oszukiwać w pozytywnym sensie i pokazywać, że jest jej tutaj niezbyt po drodze. Oprócz tych afirmatywnych tekstów były takie teksty bardzo no jakby oszukujące w pozytywnym sensie właśnie tą cenzurę. No tak. Tutaj on był takim no sztandarowym przecież tym dziennikarzem PRL-u, który właśnie jeździł po tych krajach trzeciego świata i pokazywał, jak tam już niedługo zapanuje być może ten najlepszy z ustrojów, no w domyśle, bardziej niż, że coś tutaj wyróżył takiego pozytywnego z dzisiejszego punktu widzenia. No więc to trochę ta książka nie ma tego rozliczenia, które by może brakowało. No, warto pamiętać, przypomnę panu profesorowi czy państwu, no ja miałem taki wkład, można powiedzieć, negatywny dla legendy, bo pierwszy zająłem się poezją Kapuścińskiego, tak, i opublikowałem taki obszerny bardzo materiał, który pokazywał jego debiut. I on debiutował jako poeta socrealizmu. No jego wiersze są po prostu, no, no obrzydliwe to może jest, nie należy używać takiego słowa, no ale są to tak serwilistyczne i z takim przekonaniem i pasją pisane. Jest ich tak dużo, tych wierszy, tak, że nie można tego było odciąć. I to był Zedempowiec, który bardzo aktywnie i długo w to wszystko wierzył. Ja wystąpiłem z takim referatem. Związek Młodzieży Polskiej, tak? Tak jest, nazywało. Tak, czerwone krawaty i tak dalej. No pokolenie Pryszczatych, przecież on jest zaliczany do tego samego pokolenia, co Woroszylski na przykład, prawda? To tak, byli ci młodzi piewcy tego nowego, wspaniałego ustroju, no, i stalinizmu. Potem krytykowali. Potem krytykowali. No i teraz niektórzy, którzy chcieli przypiąć coś Kapuścińskiego, to mówili, u niego nie widać takiego jakiegoś przełomu, prawda? On właściwie z tego się nie rozliczył, on się z tego nie wyspowiadał. To jest ta linia właśnie Domosławskiego. No ale ja w sposób uczciwy jako naukowiec to zbadałem, no i trochę byłem przerażony, bo potem ja pisałem o książce później wydanej wierszy, napisał tom wierszy w Czytelniku, wydał. Tak. No i to był pierwszy tom Kapuścińskiego. No ale ja stwierdziłem, to nie był pierwszy tom Kapuścińskiego, bo te wiersze stalinowskie to miały większą objętość niż ten tom, a 10 czy kilkanaście ukazało się w antologii poezji socrealistycznej. No tak. To był jego debiut książkowy w gruncie rzeczy, prawda? No więc ja to przedstawiłem na konferencji międzynarodowej, no i zostałem no tak troszeczkę potraktowany jako jakiś prowokator, który tutaj mistrza chce obrażać. No ale dla nas w nauce jest prawda najważniejsza. No i oczywiście zostaną nie te wiersze, one nie są ważne, tylko ważne jest to, co zrobił później. Oczywiście, tak, zgadzam się w pełni. I jakby powiedzieć, odpracował czy odpokutował to tym wszystkim, co zrobił dobre, choćby to, co tutaj mówimy, co mówimy o Rosji. Jeszcze taka anegdota mi się przypomina, bo pewnie już się rozgadałem, nie? Zagadałem nie, was tutaj. Bardzo dziękujemy. Za bardzo. Jeszcze taką anegdotę, która gdzieś przy tym trzecim Rzymie mi się tutaj plątała po głowie. Ja tak, z dwa lata temu, może trzy, taki reportaż oglądałem w naszej telewizji, chyba Barbary Włodarczyk nawet to był reportaż, mówiący o takiej sekcie czy kościele,
przy sekcie, przy cerkwi, tak, która czci Włodzimierza Putina. I tam były pokazane ikony Putina, ikony w tej cerkwi. Był hymn na jego cześć, modlitwy. No i były panie wierni, którzy dla reportera tam tłumaczyli właśnie tą zasadność tego traktowania tego nowego dobroczyńcy, który na równi ze świętymi może być postawiony. No to teraz oczywiście dla nas to śmieszne się wydaje, ale to nie jest śmieszne, zważywszy, że na przykład, no bo w tradycji cerkwi rosyjskiej ostatni car i jego rodzina zostali zaliczeni w poczet świętych i mają ikony i spoczywają jak święci. I oczywiście Ilina pochowano. Putin doprowadził do pochowania ceremonialnego Ilina, który Iwan Ilin to jest no, filozof, teolog faszyzmu rosyjskiego. Prawda? Także, no właśnie. Także on wprost mówi o tym, że no, car Rosji może być zbawcą świata całego, walcząc z katechonem, znaczy jako katechon walcząc ze złem tego świata, czyli z Zachodem. Tak, i to jest takie bardzo wschodnie, gdzie we wschodniej tradycji, kulturze właśnie od walki, od przemocy do świętości jest znacznie bliższa droga niż, no dokładnie, niż bo Ilin w kulturze zachodniej. Uzasadnia użycie siły po stronie dobra, to znaczy dobro może używać siły i to jest chrześcijańskie według Ilina. Tak, to są leninowskie przecież te tak. wojny, które on uważał za wojny, jak on to nazywał, sprawiedliwe, nie? Wojny, tak. wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, więc te wojny, które zwykle bolszewicy toczyli, to były wojny sprawiedliwe. Sprawiedliwe, tam, to zupełnie odwrotnie niż u Tołstoja, dla którego tylko obronna wojna może być tak, wojną sprawiedliwą. Tak. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za to. No jest pan źródłem niezwykle ważnym wiedzy na ten temat i zostaliśmy wzbogaceni niewątpliwie przez tę refleksję. Bardzo dziękuję i do usłyszenia do następnego razu. Ja polecam ewentualnie, bo wiem, że pan profesor sięgnął do tego mojego artykułu Czerwone Imperium, tak. że równie interesujące są postaci tych wielkich innych, o których ja tam piszę, to znaczy Wańkowicza, Kral, którzy również się tym tematem zajmowali i w innych czasach inaczej trochę do tego podchodzili i zmierzyli się z tym tematem właśnie. Jeszcze ja to miałem rozszerzyć, miała książka taka powstać, nie wiem, może jeszcze kiedyś powstanie. Namawiam, bo ja tych nazwisk więcej jeszcze wyciągnę. My tutaj właśnie. Jesteśmy skoncentrowani na Kapuścińskim, dlatego że trzeba było coś wybrać, a to jest w miarę jakoś najbliższe temu pokoleniu, w związku z tak, tym tak. Jakby no trzeba było coś wybrać i dlatego skoncentrowaliśmy się na tym, ale ja w pełni rozumiem, podzielam, że na to trzeba całościowo spoglądać. I... To jest, wie pan profesor, to jest taki niewdzięczny, to jest trudny temat tak. w ogóle. Pisanie o tym, bo albo człowiek zostanie posądzony o jakiś właśnie to albo rusofobię, albo filorusizm jakiś, tak. prawda, tak. że się grzebie w tym, no bo czasem trzeba tych pisarzy też zrozumieć, czy tych dziennikarzy, czy ich omyłki wtedy, prawda. Panie tutaj profesorze, paradoks polega na tym, że dzisiaj interesują się sprawami Rosji nie tylko ci, którzy już od dawna interesują się tymi skrwawionymi ziemiami, na przykład tak jak Timothy Snyder, historyk amerykański, który właśnie mówi po polsku. On od dawna pisze o tych sprawach, ale nie tylko ci się interesują, ale właściwie wszyscy teraz, prawda? Wszyscy teraz mają oczy zwrócone na Rosję, co tam się działo, bo przecież tam rzeczy się działy od 20 lat. Od 20 lat już narastała ta atmosfera. Wojna trwa już ładnych kilka lat, niemal dekadę. Natomiast dzisiaj ona doszła do bram, bo otworzono granice i no, doszło do tej napaści takiej bezpośredniej. Natomiast... No ale tak samo edukacji wymaga jednak mimo wszystko ten temat ukraiński, bo u nas się bardzo o tym mało wie. I wiemy, że są bardzo ciemne karty, bardzo...
nieładne z obu stron. To zresztą to prezydent Duda to powiedział w tym swoim wystąpieniu tak oględnie, tak, gdy był w Kijowie ostatnio, prawda? I tutaj na kłamstwie czy na takim lakierowaniu wszystkiego to daleko się nie zajedzie, prawda? Prawda przede wszystkim jest tym, co daje przyszłość, więc tutaj też pewna wiedza i pewne wyprostowanie pewnych rzeczy, to też jest jednak wskazane, prawda? Tak, oczywiście, no, ale też świadomość, że prawda absolutna w historii też nie jest do ustalenia, prawda? To znaczy zawsze jest jakoś tam negocjowalne, relatywne do pewnego stopnia i tak dalej. Choćby na przykład wyobrażenie o Polakach jako Polakach stuprocentowych na przykład, w momencie, kiedy Rzeczpospolita obojga narodów, to była Rzeczpospolita wielu narodów, to byli i Ukraini, i Litwini, i Żydzi, i Polacy, i Rusini, prawda, i nawet Holendrzy i tak dalej. Więc sytuacja tutaj jest złożona i jeśli można mówić o kolonializmie Polski, to równie dobrze można mówić o kolonializmie przecież Litwy w pewnym sensie, prawda? No bo Rzeczpospolita obojga narodów to jest Rzeczpospolita obojga narodów. I to jest bardzo złożone, więc dużo tematów. Panie profesorze, następnym razem będę w kontakcie, jeśli pan profesor pozwoli. Bardzo dziękuję na dzisiaj. Miło mi. I życzę dobrego dnia. Nawzajem. A my wracamy do dyskusji. Dzięki wielkie. Nawzajem dziękuję Państwu. Pozdrawiam. Kłaniam. Śmierć świątyni następuje 5 grudnia 1931 roku. Od rana miastem wstrząsa seria potężnych detonacji. Gdzie stała cerkiew, po południu wznosi się i dymi wysoka góra gruzu. Straszna cisza panowała w tym miejscu, zanotował jeden ze świadków zdarzenia. Nad Moskwą przesunęła się ciężka chmura dymu i pyłu. Zdjęcie, które zachowało się tego dnia, jest tak nieudolnie zrobione, tak stare i wyblakłe, że trudno po nim zorientować się, czy była już zima, czy był śnieg. W końcu bodaj Chruszczow kazał, wykorzystując fundamenty świątyni Chrystusa Zbawiciela, zbudować w nich odkryty basen, dający tyle radości owym dumnym z siebie osiłkom, którzy przy 30-stopniowym mrozie przechadzają się z krajem basenu, wypinając wysoko swoją nagą pierś. Czasami znikają w kłębach gęstej pary, która zimą unosi się wysoko nad tym niezwykłym miejscem. Przewodniczącym komisji powołanej przez Stalina dla zburzenia i wymazania z mapy Moskwy i Rosji świątyni Chrystusa Zbawiciela był Wiaczesław Mołotow. Ten sam, który w kilka lat później podpisał wraz z Ribbentropem pakt o wymazaniu Polski z mapy świata. Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Płóciennika. Polska fika. Kto fika, ten znika. Polska fika. Polska fika. Polska fika.
Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam cię na miłą pogawędkę przy kawie.